pani przewodnicząca. Dobry wieczór Państwu. Słychać? Nie? Dobrze? Szanowni Państwo, za chwileczkę króciutki wstęp, a jest ze mną pan Andrzej Behal, właściciel Pałacu w Krzyżowie Szlacheckim. Myślę, że dużo już o panu Andrzeju Państwo wiecie. Jeszcze na pewno dzisiaj pana Andrzeja tutaj na scenę zaprosimy. Również zabierze dla Państwa głos, ale na początku zgodził się pomóc w tym, żeby przetłumaczyć ten wstęp, ponieważ mamy gości z Ukrainy i będzie nam łatwiej bardzo. Będziemy mówić powolutku i spokojnie. Wybaczcie Państwo, tak żebyśmy sobie w tych dwóch językach poradzili. Szanowni Państwo, niespełna miesiąc mija już od daty, kiedy wojska rosyjskie przekroczyły granicę Ukrainy. To najtrudniejszy czas przede wszystkim dla tych, których życie nagle całkowicie się odmieniło, zatrzymało. Dla tych, którzy stracili kogoś, poczucie bezpieczeństwa, którzy trwają w rozłąkach każdego dnia, bo najbliżsi zostali, by walczyć o kraj. No, szanowni panowie, szanowni Ukraińcy, którzy przyjechali do nas, не минуло і місяця з того часу, як російські війська перетнули кордон України. Це найважчий час, перш за все для тих, чиє життя раптом повністю змінилося і зупинилося. Для тих, хто втратив когось, хто втратив відчуття безпеки, хто сумує, бо найближче хто з найближчих залишився боротися за свою Україну. To również czas weryfikacji solidarności, jaką okazujemy tym, którzy bardzo naszej pomocy potrzebują. To sprawdzian człowieczeństwa, który napisać próbujemy najlepiej, jak potrafimy. Це також час перевірити солідарність, яку ми виявляємо з тими, хто дуже потребує нашої допомоги. Це людський тест, який ми намагаємося написати якнайкраще. Od pierwszych dni na terenie gminy Zawichost trwa pełna mobilizacja w kierunku działań niosących pomoc niezbędną, podstawową, za którą zawsze stoi wiele dobra, ciepła, wrażliwości, serca oraz poczucia odpowiedzialności. Pozwólcie Państwo, że przywitam dziś wszystkich, którym wymienione wartości są niezwykle bliskie. Z pierwszych dni w gminie Zawichost триває повна мобілізація у напрямку діяльності з надання необхідної та елементарної допомоги, для чого є завжди багато добра, душевного тепла, чуйності серця та почуття відповідальності. Дозвольте мені сьогодні відзначити всіх, кому ці цінності надзвичайно близькі. Są pośród нас ті, którzy знайшли schronienie на землі Завіхойській, мешканці України. Nasi goście. I to właśnie ich witam dziś w sposób szczególny. Miło, że jesteście. Серед нас є ті, хто знайшов притулок на Завіхощині. Жителі України – це наші гості. І саме їх, їх вітають по-особливому. Приємно, що ви є серед нас. To pomysł na realizację jednego z punktów na mapie pomocy organizowanej pod hasłem hashtag na pomoc Ukrainie lokalnie w miejscu, które na co dzień łączy nas wszystkich. Сьогоднішня ідея – це відкрити одну з точок на карті Польщі, організовані під гаслом hashtag на помощь Україні у місті, яке з'єднує всіх нас щодня. A ponieważ solidarność z Ukrainą na całym świecie wyrażana jest w sposób bardzo różny, zdecydowaliśmy się na gest, który najbliższy jest naszej codzienności. I оскільки солідарність з Україною в цьому світі виражається дуже по-різному, ми вирішили зробити жест найбільш близький до нашого повсякденного життя. W imieniu bohaterów wieczoru, tworzących Zawichojski Teatr Miejski,
Katarzyny Kądziołki, burmistrz Zawichostu, która objęła wydarzenie patronatem honorowym, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz swoim, zapraszam na poetycko-muzyczny montaż zatytułowany najprościej Ukrainia, bo i jego dedykujemy. Від імені акторів, що створюють Завіхоський театр міський та Катажини Кондьолки, міського голови Завіхосту, яка взяла подію під почесний патронтаж працівників міського та комунального культурного центру та своїх власних, запрошую вас на поетично-музичне редагування під назвою «Просто Україна», бо це присвячується їй. В першій частині програму usłyszycie Państwo utwory współczesnych poetów ukraińskich, takich jak Pawło Tyczyna, Sierhii Borszczewski, Anna Borgiana oraz Iwan Jackanin. W pierwszej części programu wy poczujecie twory współczesnych ukraińskich poetów, takich jak Pawło Tyczyna, Sierhii Borszczewski, Anna Borgiana i Iwan Jackanin. Następnie aktorzy przypomną najbardziej znane teksty poetyckie i ballady Piewcy Wolności, Bułata Okudżawy, którego tematem twórczości artystycznej jest wojna, stanowiąca jedynie tło dla egzystencjonalnych rozważań. Tematem wiodącym jest zaś dramat jednostki zmagającej się z życiem. Dalej aktory zgadają najwidomiejsze poezje i ballady z Piewca Swobody Bułata Okudżawy, художня tema jakiego wojna, яка є лише фоном для екзистенційних міркувань, а провідною є драма особистості, яка бореться з життям. Przywołane zostaną również teksty polskich pisarzy i poetów Leopolda Staffa, Zofii Naukowskiej oraz Jacka Kaczmarskiego. Niezwykle aktualne w dobie dzisiejszej tragedii, zmuszające do refleksji nad okrucieństwem i złem wyrządzanym człowiekowi przez drugiego człowieka. Також будуть цитовані тексти польських письменників і поетів Леопольда Стафа, Зофії Наутковської та Яцика Качмарського. Надзвичайно актуальні в сьогоднішній трагедії, змушуючи замислитися за жорстокістю та злом, наданою людям інними людьми. Шановні Państwo, порушаємося в обшарі незвикло трудної речовістості, але то, що пікне і вартощове, завжди пробіяє понад всього. Warto więc zauważyć, że mimo wszystko dziś spotykamy się w punkcie styku dwóch potrzeb. Są ci, którzy pomocy potrzebują oraz ci, którzy potrzebują ją mieć. I ta harmonia wzajemności jest czymś wyjątkowym. I może z taką myślą chciałabym zostawić Państwa z programem artystycznym Zawichojskiego Teatru Miejskiego. Szanowni Panie i Panowie, my pracujemy w tej nadzwyczajnej składności i realności. Але те, що є красивим і цінним, завжди стоїть понад усе. Тому варто зазначити, що сьогодні ми зустрічаємося там, де зустрічаються дві потреби. Є ті, кому потрібна допомога, і ті, кому потрібно її надати. І ця гармонія взаємності є чимось особливим. І, можливо, зважаючи на це, я хотів би запропонувати вам мистецьку програму Завіхоського міського театру. Bardzo dziękuję panu Andrzejowi. Zapraszamy państwa. Panie Andrzeju, tego nie ustalaliśmy, ale mam taką prośbę. Proszę przetłumaczyć jeszcze, że znajdujemy się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i już mamy sygnały, że gdzieś na terenie gminy Zawichost może pojawić się pożar z uwagi na palące się łąki. Może zdarzyć się tak, że w trakcie programu zawieje syrena. Proszę, żebyście się państwo nie wystraszyli. Jest to niezależne od nas. Значить, шановні дітки, малята і дорослі наші, ми знаходимося в пожарній частині, і якщо завиють сирени і почнеться хтось виїжджати, не бійтеся, це просто десь на території якийсь виник якась небезпечна ситуація. Понятно? Dziękuję panu Andrzejowi. Drodzy Państwo, zapraszamy wszystkich. Montaż poetycko-muzyczny Ukraina. Muzyka.
pole gdzieś wolne na polu. Ktoś ofiarą widnokrąg okrwawił. Zbójnym wiatrem swawolnym i dzikim wyrywają się smutne przez te. Idę w przestrzeń, strwożony i czuły. Gaśnie dzień, oblatuje jak mak. W sercu mym nawałnice i burze, granie bandur stu strunnych jak płacz. Chyli wiatr, kłoni żyta nad drogą. Oj, tam chmura z południa ponura. Śpiewa wiatr, śpiewa szumnie i smutno. I przepiórka mi dzwoni wśród zbóż. Pieśni moja ognista, szalona, groźnym niebem przetacza się gniew. Ach, na jasne akordy się rozbij. W szlochu stań i zacichnij jak grom. Jak do groźnej rzeki, precz kozacy pchnęli, precz kozacy pchnęli 100 000 koni w cwał i pokryły pola i pokryły brzegi, setki porąbanych i poprzestrzelanych ciał. Miło bracia, miło, miło bracia żyć, z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Miło bracia, miło, miło bracia żyć, z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Ataman wie dobrze i wybiera mądrze, szwadronami w konie zapomnieli o mnie wnet. Mają przydział doli tej kozackiej woli, mnie pysta ziemia, rozpalony gorzki zlew. Miło bracia, miło, miło bracia żyć, z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Miło bracia, miło, miło bracia żyć, z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Ech ta pierwsza kula, ech ta pierwsza kula, ech ta pierwsza kula, koń się o nią potknął sam. Ech ta druga kula, ech ta druga kula, ech ta druga kula, co ją w sercu nosić mam. Miło bracia, miło, miło bracia żyć, z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Miło bracia, miło, miło bracia żyć, z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Żonka się posmuci, za koleżką rzuci, za innego wyjdzie, pamięć o mnie przyćmi dal. Tej wolności szkoda, gdy już się po niej rzeka szkli, szkoda ostrej szabli, buła
konia żal. Miło bracia, miło, miło bracia żyć. Z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Miło bracia, miło, miło bracia żyć. Z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Kiedy Bóg dawał narodom ich lot, tobie była sądzona nieprosta dola. To zadziwiające pragnienie wolności, miłości do pieśni i zamknięte usta. Wierzę, ty pokonasz przeszkody, zdobędziesz wszystko, o czym marzyłaś. I tylko niby na głowę Gorgony nie oglądaj się na Moskwę. Cienki łańcuch historii, która się powtarza. Znajome sylwetki, dachy budynków i rozrzucone po świecie sygnalizatory z rozbitym zielonym okiem. Rozjątrzone czerepy żałobnych kwiatów na asfalcie. Niewidoczna łza na jesiennej rękawiczce naszej wiosny. Mnie nie zimno. Po prostu chłodno moim dłoniom i moim oczom, które kiedyś były zielonymi oczyma sygnalizatorów. Nieznaczne porywy wiatru bez opadu, bez paniki. Zamknięte usta, okrzyk wolności się zaczyna. To dziś powstało, nie żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obo i podaj rękę Ukrainie. Jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że perła, że perła Ukraina. Twój przyjaciel, co wielki znak się od siebie, wyruszył drogę, która podprowadziła ciebie. Idź ramię w ramię, a przyjaźń nasza nie przeminie. Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. Szczerze perła, perła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Szczerze perła, perła Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na bal, jak po nocy dzień, wtedy będziesz niczym brat, to jest sen. Szczerze perła, perła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, to wiecznie przychodzi.
Opuszczajcie co prędzej sine zasłony. Siostro, żadnych już lekarstw nie dawaj tu. Oto stoją przy łóżku milczące, pobladłe wiara, miłość, nadzieja jakby ze snu. Rozkoszują się teraz moim widokiem, chociaż puste sakiewki wypadły im z rąk. Ty nie tęsknij, nie smuć się, wiaro trwożliwa. Jeszcze tylu dłużników odejdzie w mrok.
pora odejść. Już słońce stanęło w oknie, tak jak staje u progu każdego dnia. Trzy siostrzyczki, trzy żony, trzech sędziów uczciwych otwierają mi kredyt, co wiecznie trwa. Każdy twój wyrok przyjmę, Panie. Przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Wznoszą się trzy krzyże. Łotrów w bród, chętnych do ofiary mało. Dwa puste, a na środkowym, najwyżej, zawsze zobaczyć można czyjeś ciało. Pies chciwie słone ostrze włóczni liże. Na bębnach w kości grają stróże ładu. Słońce się łukiem stacza coraz niżej. Cienie po ziemi przechodzą bez śladu. Słychać w oddali szum stolicy pszczeli. Kości na bębnie warczą, żołdak beknie. I niewidoczni patrzą skądś anieli, jak rzeka krwi stróżką przez imperia cieknie.
łotrów w brud, chętnych do ofiary mało. Na wzgórzu kaźni wznoszą się trzy krzyże, dwa puste, a na środkowym najwyżej zawsze zobaczyć można czyjeś ciało. Mały chłopiec stoi nad urwiskiem, nad przepaścią i zdaje mu się, że na samym dnie tej otchłani znajduje się piekło, którym straszyła go babcia. Straszyła go tylko dlatego, że go bardzo kochała. Nie będziesz grzeczny, trafisz do piekła. Babcia nie wiedziała dużo, ale o ciemnościach i piekle swoje wiedziała. Powiadają piekło. A co to jest? A może po prostu wielka, jednostajna ciemność i pustka bez ludzi, bez diabłów, bez ognia, bez wielkich kotłów ze smołą. Puste miejsca zawisły w przestrzeni, zamiast zamkniętych ścianami ludzkich mieszkań, tych warstwami na sobie ułożonych. Były tam szufladki pełne papierków, listów, fotografii, pudełka z igłami i nićmi, niepotrzebne guziki i wstążeczki, szafy z płaszczami, talerze i filiżanki po kredensach. Kuchnie pełne drobiazgów, garnuszków, łyżek, rondli, widelców, ścierek. Te ośrodki istnienia, ludzkiego istnienia, wypełnione teraz tylko powietrzem. Przestał nawet istnieć ich kształt. Nic nie ma, tylko leżą zwały gruzu na ziemi i trwa nad nimi rozległe powietrze. Układ zwalisk wyznacza jeszcze gdzieniegdzie krawędzie ulic, na które wychodziły okna, do których przylegały ściany, ciepłe od życia. Puste, przewiewne miejsca po wszystkich odmianach szczęścia, przytulonego w kątach, pod ścianami, w zamykających się i otwieranych drzwiach, w ciepłych głosach ludzkich, w zwierzeniach i pieszczotach, w rozstaniach i przybyciach, w czytanych książkach i wspomnieniach umarłych. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę, racz tchórzowi dać konia cień. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej mień. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej mień. Dopóki ziemia kręci się, o Panie, daj nam znak władzy spragnionym uczyć, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują, że
Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej niej. Ja wiem, że Ty wszystko możesz. Wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Ja wiem, że Ty wszystko możesz. Wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu, lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach. Nie patrz na smutnych tych ruin zwaliska. Nie płacz. Co prawda łzy to rzecz niewieścia. Widzisz, żyjemy, choć śmierć była bliska. Wyjdźmy z tych pustych ulic na przedmieścia. Mińmy bezludne tramwajów przystanki. Nędzna kobieta u bramy wyłomu sprzedaje chude, blade obwarzanki. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. Wystawy puste i zamknięte sklepy. Życie się skryło chyba w antypodach. Z pudłem grzebyków stoi biedak ślepy. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Ty drżysz od chłodu, więc otul się szalem. Bez nóg, bez ramion, w brunatnej opończy młodzi kalecy siedzą przed szpitalem. Widzisz? Już pole. Tu miasto się kończy. Zwalone leżą dookoła parkany. Dziecko się bawi gruzem na chodniku. Kobieta pierze w podwórku łachmany i kogut zapiał krzykliwie w kurniku. Kot się pod murem przeciąga leniwo. Na rogu człowiek rozmawia z człowiekiem. Znowu w sklepiku zjawi się pieczywo i znowu zabrzęczą rano bańki z mlekiem. Przejdą dni ciężkiej klęski i rozgromu i zapomnimy o ranach, o szkodach,
Będziemy znowu mieszkać w swoim własnym domu. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Wyciekło życie. A jednak przyjdą w tą zgubę i w to zniszczenie znowu jacyś ludzie. Rozgarną i wprzątną ruiny i w wysiłku i trudzie wybudują nowe domy, nowe szpitale, nowe ulice. W jakichś nowych szufladach znów będzie złożona bielizna. W jakichś ciemnawych sieniach znowu stanie miotła i suszyć się będzie ścierka. Matki lękliwie przewijać będą niemowlęta w nadziei, że może już na ten raz, że może jednak chyłkiem, uboczem jakoś uda się żyć. Teatru Miejskiego. Dzisiaj w Ukrainie. Dobór tekstów, praca wspólna aktorów. Przedstawię ich, drodzy Państwo,
Halina Jakubczak. Jolanta Kozioł. Edyta Gałęzowska. Halina Samołyk. Jabłońska. Katarzyna Pożyc. Małgorzata Czajkowska. Marek Grzyb. Grzegorz Nierubiec. Zajęli się również opracowaniem muzycznym dzisiejszego programu. Scenariusz i reżyseria Małgorzata Frączek, którą zapraszamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przerwali pracę nad programem, który przygotowywali dla Państwa i pewnie byłby on pokazany za kilka miesięcy. Jak się okazuje, od pomysłu do realizacji zarówno Małgosi, jak i aktorom wystarcza 2 tygodnie i można by pewnie stawiać tabliczkę w panu samochodziku Nienackiego. Jak Państwo pamiętacie, bohaterowie stawiali tabliczkę "Sprawdzone nie straszy". U nich na scenie można postawić tabliczkę "Sprawdzono, wystarcza 2 tygodnie. Marcel Rosiński. Foto i rejestracja audio-wideo dzisiejszego wydarzenia. Paweł Bednarski oraz Robert Gradziński. Pięknie dziękujemy. Pomoc w przygotowaniu scenografii. Barbara Sus. Organizacja wydarzenia. Edyta Kędziora, Ewa Czajkowska. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Szanowni Państwo, pomagacie wszyscy. Pomagają instytucje gminy Zawichost, pomagają strażacy, szkoły, KGW. Są ze mną tutaj panie, które tą pomoc koordynują właściwie od pierwszych dni bardzo przykrych wydarzeń na Ukrainie. Za chwileczkę oddam im głos. Jest burmistrz Zawichostu Katarzyna Kądziołka, której dziękujemy serdecznie za patronat. Jest kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Marta Kumięga. Obie panie godzą obowiązki codzienności, która również istnieje, z pomocą, której teraz potrzeba bardzo wiele i jeszcze będzie jej potrzeba. Za chwileczkę oddam głos paniom, a myślę, że jeszcze w międzyczasie na scenę poprosimy pana Andrzeja Behala, tutaj blisko do nas, który również pomaga bardzo mocno swoim rodakom, ale też wiele tej pomocy od państwa już otrzymał i pewnie będzie jeszcze otrzymywał. Oddaję głos pani burmistrz i myślę, że każdy z państwa za chwileczkę ten głos zabierze. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, pozwolą Państwo, że podziękuję bardzo za tą wspaniałą inicjatywę i złożę kwiaty na ręce pani Małgorzaty Frączek, pani kierownik tutaj całego zamieszania. Małgosiu, ogromnie dziękuję Tobie, dziękuję Zawichojskiemu Teatrowi Miejskiemu za to, że dzięki Wam jednoczymy się wokół tego, co dobre. I że tak dzięki Wam przyszli dzisiaj tutaj wszyscy ludzie dobrej woli, którzy chcą pomagać i nasi goście z Ukrainy, którzy teraz tej pomocy bardzo potrzebują. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja jak zawsze jestem wzruszona i głos mi odejmuje, ale już nie dam się zaskoczyć i ten kosz już przekazuję na ręce wspaniałych aktorów Zawichońskiego Teatru Miejskiego. Dziękuję wam serdecznie. Drodzy mieszkańcy, korzystając z okazji, chciałabym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wasze wielkie serca, za ogrom pomocy, która płynie już czwarty tydzień dla naszych gości z Ukrainy. Bardzo wam za to wszystko dziękuję. Dziękuję mieszkańcom indywidualnym, dziękuję kołom gospodyń wiejskich, dziękuję sołtysom, dziękuję ochotniczym strażom pożarnym, dziękuję szkołom, dziękuję klubom seniora, dziękuję Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i wszystkim tym, którzy włączają się w tą pomoc. Naprawdę, tak jak powiedziała tutaj pani dyrektor, nadszedł czas sprawdzianu naszego człowieczeństwa. Uważam, że dzięki wam ten sprawdzian gmina Zawichost zdaje wzorowo. Drodzy moi mili goście, nasi goście, bardzo serdecznie witamy was na tej naszej zawichońskiej ziemi, dobrej ziemi. Chciałam zapewnić, że jesteście tutaj bardzo mile widziani. Przed nami pewnie jeszcze wiele różnych wyzwań, ale na pewno sprostamy im. I jeszcze raz serdecznie was witam. I drodzy państwo, witam bardzo serdecznie pana Andrzeja Behala, który od pierwszego dnia wojny niósł pomoc własnym rodakom, nie zważając na nic. Dzięki nim tutaj schronienie znalazły matki i dzieci. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękuję. Zapewniam o tym, że będziemy pomagać. Chciałabym tylko powiedzieć państwu, że niestety do chwili obecnej nie mamy jeszcze żadnych środków na dofinansowanie miejsc i tutaj finansujemy pobyt naszych gości dzięki wspólnym staraniom pana Andrzeja, mieszkańców i instytucji naszej gminy, ale postarałam się o to, że pałac w Krzyżowie jest wpisany jako ośrodek, jako miejsce kwaterunku, więc mam nadzieję, że niedługo tutaj również państwo też włączy się, państwo polskie, w niesienie pomocy. Ja już bardzo serdecznie państwu dziękuję i chciałam poprosić o zabranie głosu pana Andrzeja Behala. A przepraszam bardzo, spojrzałam teraz na panią Martę. Oczywiście podziękowałam wszystkim, a nie podziękowałam pani Marcie, która jest kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej i wraz z pracownikami ośrodka codziennie jest u pana Andrzeja i codziennie rozmawia na temat potrzeb, tak żebyśmy mogli z tą pomocą reagować na te właśnie potrzeby, które ciągle się zmieniają. Przepraszam, Marto, ogromne podziękowania. Panie Andrzeju, oddaję panu głos. Szanowni państwo, kiedy jechałem tutaj z tymi pierwszymi dziećmi, właśnie były u nas dwa autobusy z Kijowa, tutaj poprowadzałem ich. Niektóre odjechały dalej do Warszawy, reszta została i coraz było ich więcej. To tak sobie pomyślałem, Boże, co będę z tym robił? Ja z tym po prostu nie poradzę sobie, bo tyle tych było osób naprawdę od początku. Nie pisaliśmy ich, nie sprawdzaliśmy im paszportów, braliśmy tylko dzieci i mamy. Ale raptem zaczęły się pojawiać ludzie. Ludzie przynosili cebulę, ziemniaki, chleby, jakieś konserwy. I ja zauważyłem, że raptem ja żyję w wielkiej, dużej rodzinie, która jest Polska i która jest w razie potrzeby zawsze gotowa jest pomóc tym biednym ludziom. Te ludzie, te właśnie te Ukraińcy, te ich rodziny, oni bardzo proste ludzie. To nie są ludzie, które tam gdzieś w domach mieli jakieś luksusy i tak dalej. Bierzemy najbardziej taki trudniejszy temat, gdzie jedna matka, dwie osoby małych, nie? Mamy taką rodzinę, która ma jedna matka i sześć dzieci. Także tu akurat w tym przypadku, jak mamy u siebie, u nas żadnego mężczyzny nie ma. Przyjeżdża tylko taki koleżka mi pomagać z Warszawy, bo pracuje. Więc patrząc na to codziennie,
ja czułam, że no ciężko idzie i ciężko im tu jest się przyzwyczajać. Właśnie takie koncerty, takie jakieś czułe słowa. Dla nich to jest ważne, to jest bardzo ważne, bo oni jest daleko od domu i daleko od swoich rodzin i nie wiadomo, jak będą powracać. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo miejscowym ludziom, miejscowym znajomym, władzom też, którzy się przytulili do tych małych, biednych dzieci. No i myślę, że razem pokażemy, co to jest Polska, tak, tym dzieciom, żeby pamiętali o tym, że ich ktoś przytulił w czasie wojny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałam tylko dodać, że dzięki naszym aktorom dzisiaj przeżyłam naprawdę bardzo wzruszające chwile i dziękuję za to, co powiedział Pan Andrzej. Wszystkie gesty są ważne, nie tylko ta konkretna pomoc materialna, ale myślę, że to dzisiejsze wydarzenie, ta inicjatywa, że chcemy pokazać, że jesteśmy z Wami, że jesteście naszymi gośćmi, że otwieramy przed Wami nasze serca i nasze domy. I Panie Andrzeju, tak zacytuję pierwsze słowa hymnu Ukrainy. Jeszcze nie umarła Ukrainy ni chwała, ni wolność. Dziękuję. Szanowni Państwo, tych gestów będzie potrzeba jeszcze pewnie wiele i wiele siły. Myślę, że pewnie spotkamy się tutaj jeszcze nie raz, również naszych gości z Ukrainy. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwu jeszcze raz. Bardzo dziękujemy za pomoc aktorom i pani reżyser za przygotowanie dzisiejszego wieczoru. I życzę wszelkiego dobra i spokoju. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.